Cóż, witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej Stowarzyszenia Razem dla Kołobrzegu. Postanowiliśmy jeszcze przed świętami zrobić taką konferencję, na której w imieniu Stowarzyszenia zaprezentujemy kandydata, właściwie kandydatkę na prezydenta miasta Kołobrzegu, choć nie jest to żadna niespodzianka dla Państwa, ale chcielibyśmy zabrać głos już dzisiaj publicznie i z taką, powiedziałbym, satysfakcją ogłosić, że coraz więcej różnych ugrupowań i partyjnych, i nie tylko partyjnych podchwyciło ideę, którą rzuciliśmy w mieście Kołobrzeg jako stowarzyszenie, aby kandydatem na prezydenta w przyszłych wyborach był człowiek niezależny, był człowiek, który do tej pory w samorządzie nie miał doświadczenia, człowiek, który zjednoczy siły polityczne i pokaże, że w Kołobrzegu można lepiej rządzić. I tym człowiekiem jest siedząca obok mnie pani Wioleta Dymecka, znana skądinąd w Kołobrzegu z różnej działalności, przede wszystkim z bycia prezesem spółki miejskiej Wodociągi i Kanalizacja przez szereg lat, ale też z innych powodów. My jako stowarzyszenie, tak mówiąc troszkę żartobliwie, postawiliśmy na kandydata, który ma dobry słuch muzyczny, bo wiemy, że pani Wioleta Dymecka po prostu słyszy, co gra w duszy tego miasta, i wiemy, jesteśmy przekonani, że odpowie na oczekiwania bardzo wielu mieszkańców, aby w Kołobrzegu się zmieniło na lepsze. Pani Wioleto, może parę słów od siebie dla mieszkańców. Przede wszystkim chciałabym podziękować Stowarzyszeniu Razem dla Kołobrzegu za to udzielone poparcie, za zaufanie, i mam nadzieję, że go nie zawiodę. Jednocześnie, jeśli bym mogła, chcę przeprosić za moją wczorajszą nieobecność na wywiadzie i pana Roberta, i wszystkich państwa, którzy czekali. No, ze względów zdrowotnych niestety wczoraj się poddałam bólowi, ale dzisiaj postanowiłam, że się nie dam. Jeśli chodzi o mnie osobiście, w powiecie kołobrzeskim mieszkam od 1972 roku, a w Kołobrzegu już prawie 6 lat, a od roku 1998 w Kołobrzegu pracowałam najpierw jako kierownik oczyszczalni w miejskich wodociągach. Jestem absolwentką Politechniki Koszalińskiej i uzyskałam tam tytuł magistra inżyniera środowiska. Również skończyłam zarządzanie na studiach podyplomowych, a także prawo administracyjne i samorządowe. Wydaje mi się, że to, czego brakuje w Kołobrzegu, to właśnie słuchania głosu mieszkańców, wszystkich mieszkańców, bez względu na poglądy, bez względu na potrzeby, i w samorządzie tej współpracy ponad wszelkimi podziałami, ponieważ teraz no jest wyraźny podział, wyraźnie poszczególne partie i stowarzyszenia zaznaczają swoją obecność. Wydaje mi się, że już teraz na tym etapie i w tej chwili należałoby to ponad te podziały wyjść. Jedni mówią, że brak mojego doświadczenia w samorządzie to minus. Moim zdaniem jest to plus, dlatego że trzeba w inny sposób spojrzeć, świeżo, z zewnątrz, i Kołobrzeg zasługuje na zmiany. No, tyle mam do powiedzenia. Kołobrzeg zasługuje na zmiany, bardzo ładne hasło. Ja mogę dodać jeszcze do tego tyle, i tutaj przy Państwu jakbym chciał taki mały prezent pani Wiolecie zrobić w imieniu naszego stowarzyszenia. To jest książka autorstwa pana Rafała Dudkiewicza, znanego w Polsce prezydenta miasta Wrocławia, jednego z najlepszych prezydentów w Polsce, który zaczynał, proszę Państwa, w bardzo podobny sposób. Oto bezpartyjny kandydat, który miał przynieść sukces Wrocławiowi, popierany przez różne ugrupowania partyjne, i później pokazał, że popieranie przez ugrupowania partyjne nie oznacza bycia zakładnikiem tych partii. Stał się fenomenalnym prezydentem, niezależnym, z którego Wrocław jest niezwykle dumny, i popełnił książkę, w której podzielił się wieloma cennymi informacjami tutaj w prezencie. Dziękuję. Na święta. Lektura do poczytania, i oby pani kariera, pani Wioleto, ułożyła się co najmniej tak dobrze jak pana Rafała Dudkiewicza. Dziękuję bardzo. Czy coś, panie Henryku? Ja bym chciał, proszę państwa, do tego dodać, że jest to osoba, która jest, jak państwo widzicie, płci żeńskiej, i myślę, że to jest handicap taki, który daje szansę innego stylu uprawiania polityki. Wiecie państwo, że tam, gdzie jest kobieta, tam są inne stosunki, inne obyczaje, i chciałbym, żeby to było takie motto do tego, aby w Kołobrzegu ten styl zarządzania miastem się zmienił
właśnie na taki bardziej elegancki, bardziej kulturalny, a jednocześnie merytoryczny, bo chcę tu mocno podkreślić, że pani Wioletta Dymecka jest, wbrew temu, co niektórzy mówią, merytorycznym kandydatem, potrafiającym zarządzać zespołami ludzi i myślę, że sobie doskonale poradzi na stanowisku prezydenta, oczywiście jeżeli mieszkańcy naszego miasta obdarzą ją zaufaniem i wybiorą na prezydenta. Czy państwo macie jakieś może pytania do nas, do pani Wiolety Dymeckiej? To przewodniczący klubu, pozwolicie, że przekażę mikrofon. Ja chciałem wyjaśnić w kilku słowach ten przypadek, który się trafił naszemu klubowi. Otóż chciałbym powiedzieć tak, że to jest cena wolności, demokracji i braku jak gdyby takiego pilnowania, że tak powiem, nieelegancko partyjnego, takiego politycznego swoich członków w klubie. Ja powiem tak, pani Dorota Ojedemi, szkoda, że odeszła, natomiast ja myślę, że problem się wziął z tego, że pani Dorota miała jakieś jakby własne oczekiwania dotyczące swojej pracy w stowarzyszeniu, a powiązała to z klubem, bo w klubie nam się pracowało w miarę dobrze, nie było między nami jakichś tam niepotrzebnych zawirowań, stąd byłem też zaskoczony jej decyzją. Rozumiem to tak, proszę państwa, że pani Dorota chce prawdopodobnie samodzielnie ubiegać się o mandat radnego z dzielnicy Radzikowa, takie przypuszczenia mamy. No i chcemy jej w związku z powyższym pogratulować na tej nowej drodze politycznej, chociaż pani Dorota twierdzi, że to ucieka jak gdyby od polityki, ale nam się wydaje, że jest to sprawa, która ściśle się z tym wiąże. A co z klubem? Proszę państwa, jeśli chodzi o klub, to w poniedziałek na sesji Rady Miasta państwo zobaczycie, czy jest klub, czy nie ma klubu, tak? Tak się umówmy. Czy państwo podpisujecie jakieś porozumienia o członkach porozumienia, których przybywa, tak? Czy możecie państwo powiedzieć, ilu ich jest, ilu macie sojuszy, w jakim gronie jesteście? Jacek Kuś w rozmowie ze mną mówił, że dzisiaj będziecie państwo podpisywać porozumienie. Czy ta idea gdzieś tam się rozpłynęła, czy nie będzie tego wspólnej prezentacji prezydenta? Nie wystąpicie państwo razem? Chciałam zapytać, ile tych podmiotów już wspiera panią Dymecką i tworzy porozumienie i na ile ono jest formalne? To może pani... Znaczy, my jako Stowarzyszenie Razem dla Kobrzegu mamy taką uchwałę, podjęliśmy uchwałę, która popiera panią Wioletę Dymecką na kandydata na prezydenta Kołobrzegu miasta i takich jak my organizacji, czyli niepartyjnych, jest już kilka w Kołobrzegu, podjęły te uchwały już i to pani Wioleta wie najlepiej za chwilę zapowie. Wiemy też o dwóch partiach politycznych, czyli Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Prawo i Sprawiedliwość również tego typu poparcie wyraziło. Myślę, że to kolejność taka przedstawiania ich w mediach jest już ustawiona i to będzie się działo, to nie będzie jednorazowo. Proszę bardzo, kto to jeszcze? Tu pani pytanie było, czy tak było planowane na dzisiaj podpisanie tego porozumienia, jest ono już w formie pisemnej, zaakceptowana jest treść przez wszystkie strony porozumienia, natomiast z uwagi na to, że dziś są uroczystości rocznicy stanu wojennego, a taki był wstępny termin ustalony i wiele osób z tej grupy akurat bierze udział w uroczystościach, odbędzie się to w przyszłym tygodniu, z tym, że bez mediów, natomiast zostaniecie państwo poinformowani. Na dzień dzisiejszy jest 5 stron tego porozumienia i to jest na razie wystarczające do tego, żeby podpisać to porozumienie. Także jest ono w formie pisemnej. Przedstawiciel SLD Razem dla Kołobrzegu, jest przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, kupców i przedsiębiorców, oni tam chcą zmienić nazwę, a także Ekologicznego Kołobrzegu. Bo jak zostanie podpisane, to zostanie państwu ogłoszone. A czy możecie państwo już w tej chwili zdradzić jakieś szczegóły tego porozumienia? To znaczy, jak wyobrażacie sobie państwo podział władzy? Bo nic tak Polaków nie jednoczy jak wspólny wróg, ale my mamy taki odwieczny problem z konsumowaniem potem tej zdobytej władzy.
Jak Państwo sobie wyobrażacie ten czas po wyborach? Nie ma tam nic o podziale władzy, jest tam o kampanii wyborczej, o sposobie prowadzenia wyborów, kto będzie pracował nad czym, nad listami. Nie ma żadnego podziału władzy. Nie ma żadnego podziału władzy przed wyborami. Czyli nie ma mowy o kandydatach na wiceprezydenta? Absolutnie, ani słowa. Ale jak długo Pani się spodziewa, że taka sytuacja będzie się utrzymywała? Coś to nastąpi po wygranych wyborach? Nie boi się Pani tego, że zostanie Pani postawiona przed bardzo trudnej sytuacji, ponieważ każdy, kto Panią poparł, będzie chciał uzyskać... Ja zakładam, że wszyscy popierają mnie bezinteresownie, dlatego się tego nie obawiam. Wierzę w to gorąco. A czy ma już Pani, na pewno Pani wyobraża sobie osoby, które chciałaby Pani mieć przy sobie w momencie, kiedy zostanie Pani prezydentem Polski? Prawdopodobnie mam, ale nie chciałabym też tego zdradzać. Myślę, że za wcześnie, żeby dzielić skórę na niedźwiedziu i to by było trochę takie, myślę, zbyt aroganckie. Arogancji mamy na razie wystarczająco. Także jest wiele osób bardzo doświadczonych i wykształconych w tej chwili w Kołobrzegu i w tym otoczeniu i w tym porozumieniu. Mogę pewnie nazwę już zdradzić, porozumienie dla Kołobrzegu, taką nazwę przyjmiemy tego porozumienia. Należy czekać, być cierpliwym. W tej chwili wszyscy przygotowują się do świąt. Myślę, że nie ma co robić zamieszania. Ogłoszono kandydata, jest to poparcie, z czego się bardzo cieszę i bardzo dziękuję. Będzie po nowym roku, poinformujemy Państwa, konwencja wyborcza i wszystko w tej sprawie, wszystkie szczegóły będziemy Państwu przekazywać, zostaniecie Państwo powiadomieni, wszyscy mieszkańcy oczywiście. Proszę Państwa, jest jeszcze prawie rok do wyborów samorządowych i nie zmuszajcie nas do niezwykle długiej i męczącej kampanii wyborczej. Pani Wioleta Dymocka została dzisiaj jesienią, rok przed wyborami, przedstawiona z uwagi na to, że nie jest radną dzisiaj, nie jest osobą, która jest na pierwszych miejscach gazet samorządowych w Kołobrzegu i czeka ją rzeczywiście długa droga. Natomiast sama kampania wyborcza i te elementy, o których Pani tu mówiła, czyli pokazywanie współpracowników, elementy programowe, to na to przyjdzie czas. Myślę, że jeszcze na to dzisiaj Kołobrzeżanie tak bardzo nie czekają, bo to nie jest istotą rzeczy. Istotą rzeczy jest to, że wiele sił politycznych i społecznych i samorządowych w Kołobrzegu zjednoczyło się wokół wspólnej sprawy. Tą wspólną sprawą jest odsunięcie Platformy Obywatelskiej od władzy, zmiana prezydenta, zmiana rządu w Kołobrzegu. I to jest istotą rzeczy. Natomiast my oczywiście pozytywny program pokażemy i ten, który Pani Wioleta poprowadzi całość. Państwo niedługo będziecie mieli okazję się z tym zapoznać i zobaczycie, że poza chęcią zmiany Platformy Obywatelskiej istnieje też olbrzymia masa pomysłów, co dobrego chcemy dla tego miasta zrobić. Ja jeszcze chciałam zapytać w takim razie Panią Wioletę, czy naprawdę odnajduje Pani sobie taką siłę, bo każdy kandydat na prezydenta, kiedy pytany jest właśnie o tę swoją wizję gabinetu, prawda, zastępców, mówi, że to będą fachowcy, że absolutnie stawia na fachowców, potem bywa to różnie, natomiast Pani również mówi o fachowcach, o ludziach, których Pani zna też pewnie, bo jest Pani w Kołobrzegu na tyle długo, że wie Pani, z kim chciałaby na pewno pracować, ale chcę zapytać o to, czy Pani wierzy, że będzie Pani miała w sobie tyle siły, żeby nie ulec naciskom tych podmiotów, które Panią wybierały, bo no, wiadomo, że takie naciski na pewno będą. Czy myśli Pani, że da Pani radę? Uważam, że dam radę. Nie wiem, jak sobie poradzę z kampanią, ale jeżeli to by się udało i wyborcy by zaufali i zagłosowali, nie obawiam się tego, co po wyborach. Jest na szczęście kilku strażników tej wolności. Pani Wiolety Dymockiej na przykład w mojej osobie ma strażnika tej wolności i myślę, że nie zostanie sama na tym polu walki. Chodzi nam o to właśnie, żeby to już zmienić. Żeby ludzie wykształceni, przygotowani do określonych funkcji tym się zajmowali. Cóż, jeśli Państwo nie macie więcej pytań, to pozwólcie tylko, że z okazji zbliżających się świąt w imieniu naszego stowarzyszenia złożymy Państwu, mieszkańcom, życzenia spokojnych, radosnych i pełnych optymizmu, jak i u nas świąt. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dziękujemy za przybycie. Jeden na nawet. Chcę jeszcze jedną rzecz zapytać, bo te rozmowy są długie, były możliwe. Wiedzę na przykład od Jacka Bluźniaka, W jaki sposób? Dramatyczny sposób. To zależy na jednej osoby. Dramatyczny? Dramaturga jest zawsze w polityce. Pan Bluźniak mówi wyraźnie, że został
Przepraszam. No niemalże zaszantażowany przez opozycję, przez konkretne osoby, które... Przez kogo? Przez kogo? Tak, nie, tak w różnych zagrań wobec niego, że on się wycofuje, że to jakby przeważyło. Jak sala na opozycję, Jacek? Tak. Każde ugrupowanie chyba w tym zakresie rozgrywało te sprawy. A to jak państwa, jakie są Państwa wrażenia z rozmów przy dopracowywaniu porozumienia? Jak to wyglądało? Rzeczywiście tak wiele Was różni, albo czy Platforma aż tak mocno połączyła, że tego zupełnie nie wiem. Nie, przecież tu nie chodzi o konkretne poglądy danych stron porozumienia. Chodzi o ten wspólny cel, stworzenie komitetu i stworzenie tego porozumienia w stanie startowej do wyborów i ta cała reszta, która dzieje się na górze, nie ma dla nas znaczenia. To, co zdarzyło się w SLD, dla nas to jest, nas to tak specjalnie interesuje, bo każdy swoich delegatów, przepraszam, swoich, jak to powiedzieć, pełnomocników, oddelegował swoje osoby, konkretnie wskazał je w porozumieniu. Tam również SLD wskazało, Rady dla Kołżego również wskazało swoje uchwale. Każdy swoich przedstawicieli dał, te osoby są upoważnione do rozmów, a odejście Jacka Woźniaka, zobaczcie, wbrew pozorom odejście Jacka Woźniaka według mojej opinii wzmocniło SLD, zdeterminowało SLD, bo o ile SLD miało w swoich szeregach potencjalnego kandydata, dzisiaj już go nie ma. Dzisiaj SLD jest zdeterminowane i moim zdaniem Jacek wzmocnił ten układ, tak naprawdę, myśląc, że daje sobie większe nadzieje i szanse jakiekolwiek. W naszej opinii nie daje sobie szans i nadziei, a wzmocnił nasz układ, mamy większą determinację po stronie SLD. Sądzimy, że już SLD jest, na pewno nie będzie się wahał przez minutę ani sekundę. Myślę, że ich trzeba zapytać, bo to nie rozgrywało się w naszej obecności. Być może było coś takiego. Państwo się zdarzyło. Nie wiemy, co się stało. Ale sprawy dotyczące Woźniaka.